Dzień dobry, dzisiaj robimy imprezkę dla Faustyny. Jesteśmy w sklepie, żeby zrobić zakupy. Nie wiem, jak mam to rozpocząć, bo wstałem, jak widzicie, po mojej fryzurze. Nie jest fryzura fresh dzisiaj, nie ma kreseczki, barber nie wleciał. Ale za to wleci fajna imprezka, a wiem, że lubicie imprezki. No, ale wleciała na nas. Ale Patryk może dziś fryzurę. Czemu każdy mi mówi to samo? Czy powiedzieliście w ogóle, czemu tu jesteśmy? Tak. Urodziny Fausty! I to robimy w latino stylu, więc kupujemy wszystkie rzeczy typu latino. Dobra, słuchajcie, potrzebujemy soku ananasowego, ponieważ robię oczywiście poncz. I tym razem to będzie oryginalny poncz, bo będzie to pina colada. Super! Lina la vida loca! Nie drzyj się! A co to jest Lina la vida loca? Brakuje nam ananasów, a kto jest nadwornym dostawcą ananasów? Ja. Chciałbyś. Myślałem, że załapaliście. Dopiero teraz. Wujasku, kochany, słuchaj, jak wiemy, jesteś dealerem ananasów, więc potrzebujemy, żebyś nam ogarnął ananasów dużo. Gotowi do gry, leniwiec mówi do klinosa. Jaki? Wziąłeś polucha? Ale ta piłka pasuje do naszego klimatu. Patrz. Wolej! Patrz! No. Ej, bierzemy ją. Ej, bierzemy. Wodę podaj. O, stary. To co, idziemy, tak? Zróbmy taką scenę, że ten, że my tak... Okazało się, że wychodzimy trochę poza budżet. Okazało się, że nasz najlepszy zakup musimy odłożyć, bo się okazało, że to nie 5 zł, tylko 20 zł. To piłkę oddzielnie poprosimy. Zobaczcie, jak tutaj pięknie chłopaki poukładali Tetrisa, wcale nic nie zasłaniam swoim ciałem. Zakupy skończone, lecimy do domu, rozpakowujemy wszystko, ogarniamy się i lecimy do pewnego miejsca, bo imprezka nie odbędzie się w naszym domu, co? Tylko w pewnej miejscówie. Co? Idziemy do miejsca imprezki. Dokładnie. W ogóle mam tak twarde włosy, że to aż no... Taki dźwięk metalu teraz. I jesteśmy poza tym grzeczni i udowodnimy, że my wcale nic nie niszczymy, że to tylko mu się zdaje. Oby. Dzień dobry, Kraków! Jak się bawicie? Proszę państwa, my dopiero skończyliśmy wnosić rzeczy na urodziny Faust i dopiero teraz ogarniamy, jak pięknie tu jest. Zawaliste miejsce, nie? Jak spadnę, nie jestem ubezpieczony. Ale tyle starczy, skąpa ja. Już, to nie wierzę. Tak, już zepsułam papugę. Boże święty. Najfajniejsza część. Beautiful. Dobre? I zawsze się w ogóle po imprezach pytacie mnie, jaki jest mój przepis na poncz, ale chodzi o to w tym przepisie, że go nie ma. To jest spontan, to jest najlepsza forma. Nie żadna melancholia. Co ty oglądasz? A. Czytam napis na suficie. Jak Faustyn! Cześć. Słyszeliśmy, że jakaś imprezka się szykuje. Wow! Ej, czekaj, bo zaraz pojedzie na dół. No, czekaj. Ja z wami, o. Zaproponowałam Bartkowi charakteryzację, ponieważ nie ma połowy brwi. Zaproponowałam mu, że namaluję mu eyelinerem. A jeśli chcecie wiedzieć, czemu nie ma połowy brwi, to zobaczcie na tym odcinku. Opa, powiedzmy, że tyle wystarczy. Ej, zobaczcie, jest perfekcyjny. Co wy mówicie, jest git? O! Ej, jakbym miał na co dzień takie brwi, to jestem dwa razy bardziej przystojny. No, continuo. Dobra, jestem co? Przedstawimy wam, co przygotowaliśmy dla Fausty. Co my przygotowaliśmy, jak wy się opierdzielali? Ja jeździłem po hell! Tu jest ja! Jeździłem na hell! Kochani, w takim razie przygotowaliśmy tutaj stół owoców, pomarańcze, cytryny, limonki, kwiatuszki, ananaski, palemki, jest też poncz. My musimy zwrócić uwagę na gangsterów, którzy przyszli! Pokażemy w tym momencie dalej. Zrobiliśmy też bardzo dużo wszelkiego rodzaju ozdób, bardzo dużo baloników.
Ale powiem ci jeden minus, jeden minus. Jeden minus? Batony kokosowe. To jest minus, niestety. Tutaj mamy strefę świateł, proszę państwa. Nie, tu jest strefa chillu, ja to tak chillu nazwałam, dokładnie. Tutaj mamy przekąski, ale jedząc te przekąski możemy sobie usiąść tutaj, wąpić pinatę na głowę i bawić się świetnie z palemką. Z palemką. Z wielkimi kokosami. Kokosami! Nawet proszę bardzo, dla Fausty, żeby było wiadomo, kto jest tutaj szefem tych urodzin. Będziemy foty robić. Dzień dobry kochani, witamy w miejscu, gdzie będzie wiekopomna chwila, czyli proszę państwa, urodziny Faustyny. Panie, to nie ASMR, to jest, co to jest? Jak ci się podoba wystrój naszej imprezy? Jest prześlicznie, jest naprawdę pięknie, tutaj, w samym centrum Krakowa. Cześć, dzień dobry, przedstaw się. Tomasz Cicho, agent Tomek. Jak ci się podoba wystrój naszej imprezy? Widziałem lepszy, ale jest git. Proszę powiedzieć, jak pani się podoba ta wystrój? Na razie? Tak. Bardzo ładnie widać, że się przygotowaliście przepięknie. My jesteśmy w pakiecie. My jesteśmy parą. Dzień dobry. Parę influencerów. Jak wam się podoba na razie? Wszystko przyrządzałem, więc bardzo mi się podoba. Patryk Kubicki? Patryk Kubicki, tak? Tak. Pan, który się zajmuje oczywiście, jak każdy z nas wie... Disco Polo. Jak się pani nazywa? Zuzanna. Może tak. Pan moją menadżerkę zostawić w spokoju? Oczywiście. Dziękujemy, proszę państwa, za audycję. Był to wasz kochany Bartosz Laskowski. Oddajemy głos do studia Jazz. Chcę powiedzieć jedną rzecz. Siema. Nie najlepiej wychodzą mi przebrania latino. Ale mam mokasyny. Na razie jeszcze mało osób tańczy, bo jest taka godzina. Ale chciałem zwrócić uwagę, jak świetnie rusza się ta palma. Ona mówiła, że ta palma jest krótka. Tyle. To bardzo dużo. Czuję się lepiej teraz po tej wiadomości. Ja też. Jestem w twoim teamie. Cześć, dzień dobry. Ja się zapomniałam, że to była impreza tematyczna. Już goście się zbierają i zaraz będzie Fausti, która miała być ile temu? Półtorej godziny. Dobrze jest. Będzie okej. Nic się nie stało, ja w ogóle nawet nie pamiętam, bo nic się nie stało. Super, to co? Bartek, proszę, słuchaj piłeczkę. Dla żartów to było, gdzie jest piłka? Ten żart mi się nie podoba. Nie otwieraj oczu. Dobra. Chodź, chodź. Zapraszamy. Cztery. Sora, Sora, gdzie żyje, żyje nam. Nie żyje nam. A kto? Fauzi. Dziękuję bardzo. Mógł ktoś musi proszę. Dobra, dobra. Życzenie pomyśl tylko. I żeby tylko same, nie było żadnych przeszkód na drodze i żebyś spełniała wszystkie swoje marzenia. Same piątki. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ale okej, czyli jest klimacik hawajski czy kubano? Latino! Okej. To jest mega piękny widok, serio, naprawdę jest cudownie. I totalnie bym się tak, raz nie spodziewała, że w ogóle mieszkanie. Dwa, jeszcze tak do końca nie miałam przeczucia, czy na pewno to jest latino meksykańskie, jakby. Ale wiesz, dla ciebie latino, picie, koktajl. Koktajl. Musisz całość wypić, bo to tak, wiesz, bezalkoholowe to się da. Dobra. Ale ogólnie uważasz, że fajny ma klimat to mieszkanie? Tak, w ogóle dopalone, naprawdę jest przepięknie. Tak, na początku myślałam, że to będzie dom Gen Z. Tak. Potem myślałam, że jakiś lokal, ale że w ogóle jakaś ala remiza, coś takiego. W życiu bym nie pomyślała, że mieszkanie będzie, wiecie, no które mnie zaaranżowa. O kurde, nie widziałam tego! A ja myślałam, że ty o włosy mówisz, że co? Nie, o kurde! Jak się nazywa? Nie, ale to takie na A. Jak to się nazywa? Kubuś to się nazywa. Jaki coś? Benek jest wolny. Nie tylko tu jest afro! Szybkie promo, powiedz, że jesteś wolny, że szukasz dziewczyny. Jestem szybki, ale bezpieczny. Serduszko wam zro. Co?
Dostęp tylko dla tych wszystkich wolnych pań, które będą cię chcieli po dzisiejszym odcinku. Słyszeliście pewnie określenie pies na baby, co nie? Czyli to jest coś, co się kobietom, no powiedzmy, bardzo podoba. A wiesz, co się kobietom, szczególnie tutaj, szczególnie na talce, bardzo nie podoba? Jedna rzecz. Ta piłka. Delikatnie podturlaj tę piłkę pod jej nogi i zobacz reakcję, jaką ona spowoduje, dobra? Vibe check. Jeśli jest dobry vibe, to się nie zdenerwuje. Jeśli zły vibe, to trzeba napisać w komentarzach good vibe dla Natalki. Tak. Koniec! Halo, nie! 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 Natalka nie przeszła vibe checku, no nie. Na naszym sprawiedliwienie? Jak się przebije po mylinie? Po mylinie. Nieprawda. Michał, ty kontrowersja. Michał się chciał skarpetki? Tak. To ja mam coś pod te skarpetki. Bieliznę na stopy, żebyś mogła więcej pokazać. Zarobiste. Ej, słuchajcie, wyobraźcie sobie, widzowie, że na następnych odcinku widzicie mnie w czymś takim na stopie. O cholera, to jest taka specjalnie na paluchy dziurki ma, ale super. Ale to nie jest koniec, bo co, tak opierać się na jednym bez sensu. Słyszałem, że wy teraz grillujecie. Nasza seria jest na karcie na czasie, chciałem powiedzieć. Po co jechać do sklepu? Masz od razu, weź se węgiel. A widzę, kupił mydło w kształcie węgla. Ej, z racji tego, że my nie ze Śląska, to my tego węgla nie mamy. Nie ma tu tyle. A wiecie, co jest najlepsze? Wiesz państwo, co jest najlepsze? Że grill jest gotowy. Że grill jest na gaz. Dobra, to podpałki ty. Michu, musi nam zrobić odcinek ugrillowany. Dobra, przyprawa jest. Do kiełbasy. O, ale wygląda zarobiście. My prosto z Kolumbii przyjechaliśmy. To jest pierwszy prezent. Weź nóż i rozepnij. Z dobrej strony, tak żeby było widać. To jest mąka. Mąka pszenna. Prosto z Kolumbii. Ej, sorry, wygląda jakoś artystycznie przyjechałam z Kolumbii. Ale tak było. O, dobra, 3, 4. Latino drill. Babenek, chowaj to, bo psy wjeżdżają. Chowaj tą mąkę pszenną. Szefie, załatwiono. Ej, smakuje jak kubuś. No bo to jest kubuś. Jak kubuś dla dorosłych. Ale to jest kubuś. Tak zeszmacili kubusio. Wasze zdrowie. Robimy tu podchody i szukamy rymu do wody. To jest akcja, nie? Jest challenge. Różne rzeczy rozwalić. No i ogólnie moglibyśmy twoje okulary rozdupczyć. Dobra, niech dobra. Odsuń się, uwaga. Dobra. Uwaga, okulary na łeb. Nie żyje, Yes!
Kochani, patrzcie, co tu się dzieje na parkiecie. Pozdrawiam Gen Z i ekipę. O, dzięki mordeczko. Pozdrawiamy również. Ja to wycinam. Patrzcie. Proszę cię. Człowieku, odpadłeś. To ma być wstawione do filmu! Raz, dwa, raz, dwa, trzy! Ruszam w prążałą noc, szkoda czasu na sen. Nawet jeśli to błąd, jutro jest nowy dzień. Dziś tańczę, ila rocka. Robię to nie na pokaz, jak w mojej szklance koktajl spontan. Tańczę, no to chyba jest ten pakiet. Kraka się nie martwię, no właśnie są nieważne. Więc zobacz jak co, tańczę. To mój plan, a nie plan B. Tak jak Jordan na zdes. Zrobię to, póki nie patrzę. Zawsze zrobię dziś ogień, ogień, ogień. Szyby nie padają z okien. Spoko, będziemy bokiem. Rozsłanone party. Stąd, stąd, stąd. Niech ze mną hurra każdy. Stąd, stąd, stąd. Nie jestem jak sobie, no bo zostaję do końca. Czuję się bankietą, no bo pewnie to imprezy. Twoja ręka już po cieniu wypisuje pożar. Chciałbyś taką sędzią do ściany. Odbieram przestań. Naładuj się jak Tesla. I pokaż co potrafisz, bo godzina jeszcze wczesna. O, o, o. Ciło. Ruszam w kołos całą noc. Szkoda czasu na sen. I nawet jeśli to błąd, jutro jest nowy dzień. Więc ruszam w kołos, kołos, kołos. Dzień tylko zamknię jednego drinka i spadam. Jeszcze, jeszcze. Oderuwa, gruba w apartamencie. Yeah!
Powiedzieć, jestem członkiem Gen Z, ale nie przyznaję się do tego. Już jest po wszystkim. Całe mieszkanie już będzie w torcie, nie? No już jest wszystko, już jest wszystko. Zmęczył się. Patrz to, moonwalk, patrz. Moonwalk, patrz. Że jest tu strasznie gorąco, a te spodnie są trochę za długie. Let's go! Nie bój się. Dobra, tylko taksówko, żeby nie puścili ludzie w taksówce. Nie prowadzisz jej. Rip, najlepsze spodnie babka. Daj pojazd, trzeba dokończyć pracę. Daj koszulę jeszcze. Ale nie, nie są wysoko. Miałam Ewa. Już? Nie. Przyszykowali dla mnie piñatę, czyli coś, co jest stricte związane z Meksykiem, więc nie ma innej opcji jak rozwalenie tej piñaty. Co? Nie! Trzymajcie, trzymajcie na tanie. Trzymaj na tanie, szybko. Pałcy, nie otwieraj oczu, no. Ej, ale jeszcze. Pojazd, bo jeszcze się zasnę. Dobra, git. Pałcy, 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 bardziej wytrzymała piñatę, jaką w życiu widziałem. O, zaświeciła się! Zostawiajcie łapeczki w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, wpadajcie na nasze Instagramy! Chcieliśmy wam bardzo podziękować za tą imprezę. Bardzo dziękujemy w takich pięknych okolicznościach, że spędzacie z nami dla nas bardzo istotne chwile i momenty. Natalka potwierdzi. Życzcie Fausty w komentarzach wszystkiego dobrego, żeby Fausty jak wejdzie w sekcję komentarzy, żeby widziała same miłe rzeczy. Także 100 lat Fausty. Kochani, mam nadzieję, że ten film wam się podobał. Koniecznie zostawcie kciuki w górę. Obserwacje, ponieważ filmy są codziennie o godzinie 17. Piszcie w komentarzach się, że mega fajna imprezka i widzimy się jutro o godzinie 17. I niestety nie zobaczycie Patryka kończącego tę imprezę, bo nie wyszło tym razem niestety. Pa! Jest 5.11. Żegnamy was serdecznie. Ja jestem family friendly.